pewien człowiek, zawsze niezadowolony z siebie i innych, szemrał, mówiąc do Boga: Któż to powiedział, że każdy musi nieść swój krzyż? Czy nie można tego uniknąć? Jestem zmęczony i znudzony tymi codziennymi ciężarami. Dobry Bóg odpowiedział mu za pomocą snu. Człowiek ten zobaczył, że życie ludzi na ziemi jest bezkresną procesją. Każdy idzie niosąc swój krzyż na ramionach, powoli, nieuchronnie, krok za krokiem. Również i on znajdował się w tym niekończącym się pochodzie i posuwał się naprzód z trudem, niosąc swój osobisty krzyż. Po pewnym czasie zauważył, że jego krzyż był zbyt długi, dlatego pewnie ciężko mu było iść. Wystarczyłoby skrócić go trochę, a nie ciążyłby mi tak bardzo, pomyślał. Usiadł na skraju drogi i zdecydowanym ruchem skrócił swój krzyż o dobry kawał. Gdy wyruszył ponownie, zauważył, że teraz mógł poruszać się szybciej i było mu lżej. Bez trudu dotarł do miejsca, które wydawało się być celem ludzkiej procesji. Była to przepaść. Szeroki uskok w terenie, poza którym dopiero zaczynała się ziemia wiecznego szczęścia. To, co widziało się po drugiej stronie przepaści, było zachwycające. Ale nie było ani mostów, ani kładek. A jednak ludzie przechodzili z łatwością. Każdy zdejmował krzyż ze swych ramion, opierał go o brzegi przepaści i potem po nim przechodził. Krzyże wydawały się być zrobione na miarę. Łączyły dokładnie dwa brzegi przepaści. Przechodzili wszyscy, ale on nie mógł. Skrócił swój krzyż i teraz był zbyt krótki i nie dosięgał drugiej strony przepaści. Zaczął płakać i rozpaczać. Ach, gdybym wiedział, ale było już za późno i lamenty na nic się nie zdały. Moi drodzy, każdy z nas w swoim życiu dźwiga taki czy inny krzyż. Choroby, cierpienia, smutku, braku pracy, braku męża, żony, braku dzieci, kłopotów finansowych, kłopotów z nauką, kłopotów ze swoją wiarą, problemów w miłości. Przeróżne to mogą być krzyże, smutki, problemy, ale właśnie gdy takie czy inne sytuacje dźwigamy, próbujemy to rozwiązać, szukamy dobrych rozwiązań, to jest właśnie taki nasz życiowy krzyż i okazuje się, że taki krzyż nam pomoże bezpiecznie przejść z tego świata do życia wiecznego, do nieba. Tak jak w tej historii pomógł wszystkim innym, którzy może też narzekali, wydawało im się, że to za trudne, że nie dadzą rady, a jednak ten krzyż, ten długi, ciężki krzyż był im bardzo potrzebny. W jednej z pieśni kościelnych śpiewamy: Krzyż to klucz do nieba. No właśnie, klucz albo taka kładka, przez którą możemy przejść, jak właśnie ci ludzie nad przepaścią. Szczęść Boże, do usłyszenia w kolejnych Bożych opowieściach.